Mikołaju, jesteś partnerem dzisiejszego wydarzenia w hotelu Intercontinental. Powiedz, co to jest za firma, którą dzisiaj reprezentujesz, a wiem, iż twoja firma dzisiaj zapewnia gościom trunki alkoholowe w postaci wina. Tak, firma Odkupienie Win jest importerem i dostawcą win głównie do kanału Horeca. Działamy również w kanale B2B oraz mamy swój punkt detaliczny w Warszawie na Artystycznym Żoliborzu. Na dzień dzisiejszy w naszej ofercie znajduje się ponad 250 etykiet win z całego świata. W jaki sposób można nabyć wina albo zamówić, jeżeli chodzi o twoją firmę? Zapraszamy klientów z Warszawy na Artystyczny Żoliborz, gdzie mamy swój showroom, są dostępne wszystkie etykiety z naszej oferty. Dodatkowo mamy kuchnię, gdzie możemy bawić się połączeniami wina z jedzeniem lub odwrotnie. Zapraszamy również klientów na cykliczne degustacje tematyczne, które się odbywają mniej więcej raz w miesiącu. Klientów z Polski zachęcamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego. Wtedy możemy jak najbardziej zorganizować dostawę w każdy punkt w całej Polsce. Nie mogę u Ciebie nie zapytać, w jaki sposób nawiązali współpracę z organizatorem dzisiejszej gali i czy po raz pierwszy Twoja firma bierze udział w tej gali? Tak, jako sponsor, jako partner bierzemy udział pierwszy raz w gali Pensa. Z panią Elżbietą Pełką nawiązaliśmy współpracę stosunkowo niedawno, bo jakieś 4-5 miesięcy temu. Współpraca jest bardzo owocna, bo nie tylko to jest współpraca na poziomie wydarzeń, ale również współpracujemy biznesowo, polecając sobie kontrahentów, klientów, organizując przeróżne spotkania biznesowe i staramy się tworzyć okazje biznesowe jakby w dwóch kierunkach. Jaki rodzaj win dzisiaj twoja firma będzie serwować podczas gali? Podczas gali na stołach goście będą mogli spróbować win z włoskich. Jest to producent, który ma różne linie produktów, mówię tutaj o różnych półkach cenowych. Jest to bardzo dobry, znany producent. Jeśli chodzi o stoisko sommelierskie, mamy tutaj przekrój. Oczywiście nie byliśmy w stanie dzisiaj zabrać ze sobą całej oferty, ale mamy tutaj wina z Włoch, z Hiszpanii, z Francji, z Nowej Zelandii, z Chile, więc są i nowoświatowe wina i ze starego kontynentu. Myślę, że ciekawe pozycje do spróbowania. Nasuwa się pytanie, dlaczego nazwa Odkupienie Win? Szukaliśmy czegoś, co utkwi każdemu klientowi w pamięci. Myślę, że nam się to udało. Nazwa jakby była wyłoniona poprzez konkurs, który zorganizowaliśmy przed otwarciem firmy, spółki. Postawiliśmy po prostu na taką nazwę. Było wiele innych nazw ciekawych, ale ta jest chyba taka faktycznie, może po części lekko kontrowersyjna, ale na tyle ciekawa i przewrotna, że marketingowo działa i ludzie nas naprawdę już dobrze kojarzą. Na samo zakończenie, czy masz faworytów podczas dzisiejszej gali? Mam na uwadze firmy, które zostały nominowane do nagrody Małe i Średnie Przedsiębiorstwa. I czy ewentualnie twoja firma dzisiaj nie została nominowana do nagrody? Nasza firma akurat dzisiaj nie została nominowana. Jeśli chodzi o faworytów, niestety jakby tutaj się niepodzielnie zdradzę, ale trzymam kciuki jakby za wszystkich nominowanych. Zobaczymy tak naprawdę na scenie, usłyszymy, kto dzisiaj te statuetki i nagrody otrzyma.